Witajcie moi drodzy, witam Was bardzo ciepło i serdecznie. Wasza Mila, witam na dzisiejszym czytaniu tygodniówce. Wyjątkowo z racji na święta ta tygodniówka będzie od dzisiaj, czyli od 6 kwietnia do 11 kwietnia do niedzieli. A więc kochani, zrobię Wam takie czytanko. Dla każdego znaku zodiaku czytanko niemiesięczne, miesięczne macie na mojej stronie. Zapraszam do oglądania na ten tydzień. Kochani, dla każdego znaku zodiaku czytanko i zaczynamy od urodzinowego naszego baranka, baraneczka. I zobaczymy, co takiego będzie się u baranków działo. Akurat mam dzisiaj karty piękne Ciro Marchetti. Zobaczymy, co będzie się u baranka działo w tym tygodniu. Miłość, finanse, zdrowie. Akurat w tej tygodnióweczce nie będzie żadnych rozszerzonych kart rady. Jedna karta rady tylko tutaj z tarota, ale to takie szybkie czytanko dla Was, żebyście też mieli tutaj wgląd na ten tydzień. A więc moje baranki, baraneczki, znak ognisty powietrza, czytanko dla Was. Miłość, 3 karty na miłość na ten tydzień dla baranka, na finanse dla baranka i na co ma uważać baranek w zdrowiu. No zobaczmy, kochani, co nam się pokazuje. Tutaj pokazuje mi się, mój baraneczku, że jakiś przyjaciel czy jakaś tutaj mogła czekać na Twoim miejscu, na Ciebie mogła czekać miłość, która przeradzała się z przyjaźni, ale ta osoba się od Ciebie odetnie. No baranku, może coś tam zawiniłeś, może coś się nie starałeś, bo tu jest karta odcięcia tej karty miłości, przyjaźni, takiej czystego uczucia. Jest karta odcięcia trumny, odizolowania się, a więc możesz, baranku, jeżeli miałeś niezakończoną historię, może się ona zakończyć. Baranki w finansach, tutaj jakieś sprawy urzędowe mi się kładą, załatwianie dokumentów, ale uważaj też, baranku, nie wydaj za dużo pieniędzy wychodząc, a więc na jakieś wyjścia, może będą jakieś świętowane urodziny, uważaj, żebyś nie popłynął w tych wydatkach. No i w zdrowiu baranki mogą tutaj, muszą się przyjrzeć tutaj bólom nóg, bólom stawów, bólom rąk, bo to może gdzieś doskwierać. Zawsze ta karta jeździec mówi mi właśnie o takich bólach. Kochani, ja nie jestem lekarzem, zawsze Wam o tym mówię, ale tutaj karty mówią mi, przyjrzyj się baranku na właśnie stawy, nogi, może ze zmiany temperatury, może teraz z tej zimy na wiosnę przechodzimy, może tak być i dodatkowo to, co miłego nas spotka, baranki, w tym czasie, no miłego. Tutaj konieczność podjęcia dialogu w partnerstwie przy miłości mi się pokazało, a więc tu baranki, warto, żebyście porozmawiały, bo jeżeli nie, no to grozi to odcięciem i kosą. Miłość w finansach, warto tutaj nie być więźniem swoich negatywnych myśli, bo ta sytuacja nie jest aż tak tragiczna, barany, jak Wam się wydaje. I w zdrowiu warto, żeby tutaj się zregenerować, odpocząć, bo tu mi karty pokazują to, aby barany wzięły się za siebie, bo niestety, jak będą tak pędziły jak wiatr, to mogą zapędzić się w jakiś tam zaułek i plus dodatkowo, no może na tym ucierpieć Wasze zdrowie, baranki. Kochani, za barankami mamy byczki, wyczuliście, a więc te moje bysiorki tutaj wszystkie, które czekają na przesłanie na ten tydzień od 6 do 11 do niedzieli, od wtorku do niedzieli, kochani. Miłość dla byczków, tam popatrzmy, miłość, finanse, no i na co mają uważać byczki w zdrowiu, spójrzmy na to, kochani, tutaj, no zobaczmy, miłość, rozmowy, jakaś tutaj pokazuje mi się i rozmowy przyjacielskie i z tej przyjaźni może przerodzić się to nawet w zauroczenie, no karta słońce mówi o fascynacji, a więc tutaj rozmowy, nawet jeżeli beczki są same, no to może coś z przyjaźni rozkwitnąć w miłość. Jeżeli macie związek, no to będzie apogeum, high love, fajne rozmowy i miło. A tutaj, jeżeli chodzi o finanse, przejściowe problemy. Beczki będą zamartwiały się o tą stabilizację finansową. No i tutaj przejściowe problemy, które miną, ale działaj, byczku, nie siedź na laurach. I tutaj kręgosłup mi się u byczków pokazuje i sprawy męskie, sprawy kobiece, a więc o takie rzeczy tu zadbać i przewlekłe sprawy związane z kręgosłupem, kośćmi, bo to mi się tutaj pokazuje akurat na ten tydzień od 6 do 11 i przesłanie tutaj starota na miłość, finanse i zdrowie. No zobaczmy, co nam tarot powie w miłości. Bardziej tutaj też zadbać o tego partnera, żeby nie myślał, że jesteś pracocholikiem, pracocholiczką, czy żeby partner nie myślał, że tylko liczysz na jakieś tam sukcesy zawodowe czy finansowe. W finansach tęsknota za byłymi lepszymi czasami, w zdrowiu odpocząć, zwolnić, pomedytować. Pustelnik mówi pomedytuj, pobądź sam z sobą, też zwolnij i nie bądź więźniem tych swoich takich trudnych myśli, byczku. Kochani, kolejny znak zodiaku i to szybkie czytanko. Takie szybkie czytanko Wam chcę nagrać i te czytanka tygodnióweczki będą szybkie. Długie czytania na miesiąc macie dłuższe, a tutaj tygodnióweczki będą szybsze. Idziemy dalej. Mamy teraz tutaj bliźnięta, miłość, finanse. No i zdrowie. Zobaczmy, na co mają uważać tutaj bliźnięta, kochani. W miłości zagraj o coś, bo tutaj jest karta gry. Jeżeli nie zagrasz w miłości, możesz być sam. Tu karta pokazuje się, że może być jakaś blokada rodowa, bądź blokada karmiczna na tą miłość. I też tutaj karty mówią o tym, że w tym tygodniu niestety bliźniaczki mogą czuć się same, odizolowane, tak? W finansach szukanie rozwiązań, raz jest dobrze, raz gorzej, tutaj rozwiązanie przyniesie czas, a w zdrowiu zadbaj o układ odpornościowy, o krążenie i tu mi się sprawy hormonalne pokazały. Być może zbadaj też, jak masz jakieś narośle, kwiaty, to często jakieś narośla. Bliźniaczki moje kochane, jeszcze 3 karty rady z tarota. Ja sobie tutaj przytosuję miłość, finanse, zdrowie, rady tutaj z tarota na miłość, randka, spotkania, wyjdź ze swojej tej pustelni, bliźniaczku i tutaj jest karta romantycznego dosłownie spotkania. W finansach nie daj się ponieść tutaj wpływowi chwili, nie wydawaj pieniędzy na prawo i lewo. W zdrowiu uciekasz w pracę, co może odbijać się na Twoim zdrowiu tutaj, bliźniaczku. Raczki moje kochane, tutaj raczki, mam nadzieję, że są tutaj ze mną też raczki. No i zobaczmy, kochani, raczki, raki. Miłość dla raka, zobaczmy, rak, miłość na 6-11 teraz, finanse i zdrowie. Jakie tutaj przesłanka mamy? W miłości, no znowu ta przyjaźń mi się pokazuje, stabilizacja dla raka, rodzina będzie ważna. I tu piękne te karty, no piękne dla raka, rodzina, miłość, stabilizacja, przyjaźń, no po prostu dla raków będzie to cudowny czas po tych świętach, taki jeszcze będziecie żyli tymi świętami. Tutaj w finansach coś nowego się będzie rodziło, ale uważać, bo może ktoś przyjść i oszukać finansowo. Będzie nowy projekt jakiś. No i w zdrowiu nerki, kochani. I tutaj bezsenność mi się pokazuje i na te nerki, zatrzymywanie wody, na tą bezsenność trzeba coś poradzić, bo jest karta mówiąca o tym, że nawet być może jakaś recepta musi być wypisana. Zobaczmy jeszcze tutaj tarotem dla raczków. Mój tato był tutaj rakiem, tak zawsze sobie go wspominam, jak mówię o raku. Miłość, tutaj raczki, w miłości stabilnie, finansowo uważać jeszcze raz na oszustwo. Pamiętacie, Lenormandy pokazały liska, tu mamy 7 mieczy, czyli tu może być ktoś, może oszukać i w zdrowiu. No tutaj są karty mówiące o tym, żeby zadbać o to zdrówko. Tutaj może być nawet jakieś zapalenie czy stan zapalny, a więc uważajcie, moje kochane raczki. No i przechodzimy dalej, kochani. Za raczkami mamy lwy, lwiątka. Tutaj dużo lwów znam, z pięknymi grzywami akurat. Mężczyzna lew, jak wchodzi, to wiem, który to jest lew, bo widać po prostu. Widać, słychać i czuć lwa. Lew miłość, lew finanse i lew zdrowie na ten tydzień. Zobaczmy, co nam się tu pokaże. Lew. Stabilnie było, ale może się coś skończyć, może się was coś wypalić. Nawet lwy, które są w relacjach, mogą poczuć, że potrzebują odpoczynku, zwolnienia, bądź nawet wymiksować się z jakiegoś układu. W finansach uważać też na oszustwa, na fałszywe wiadomości, ale przyjdą do was, lwy, dobre pieniądze poprzez komunikację. I w zdrowiu, kochani, stany zapalne, stawy, dolna część kręgosłupa, na to uważać. I znowu też jest karta bezsenności. Kochani, cóż to za bezsenne noce nas tutaj czekają. Miłość, finanse, zdrowie, starota dla lwów. Zobaczmy, lew, miłość, finanse, zdrowie, zobaczmy. Rady w miłości, zobaczcie, tam nam się karta kładła tej trumny, tu wisielec, zawieszenie, nie wiadomo, w którym kierunku iść, co zrobić. Miłość w finansach, karta sukcesu dzięki pracy, a w zdrowiu tutaj karta rycerz denarów, akurat w tym rozkładzie mówi o dbaniu o zdrowie, ale też pracy nad tym zdrowiem, kochani. A więc tak to wygląda. No idziemy dalej. Moje lwiątka już były. Panienki. Panowie panny i panie panny. Solidny znak. Znak taki trochę, śmieje się, betonowy, jak i koziorożce poziemski. No ale panienki, zobaczmy. Miłość, co tam będzie u panienek. Miłość, finanse. No i zdrowie. No zobaczmy, co tutaj nam się pokaże. Och, coś się kończy. Tutaj coś się skończyło z jakąś kobietą, albo coś nowego też się może zacząć. Tu jest po przyjrzeniu się, jest zakończenie jakiegoś etapu z kimś. W finansach stabilnie, jakaś nauka, dodatkowe pieniądze, a w zdrowiu pokazuje mi się bezsenność i tu leki na to powinny być. I też serducho. Niestety panny powinny zadbać o serce i leki wziąć na bezsenność. I patrzmy jeszcze tutaj, rada na miłość dla panny, na finanse i na zdrowie. Starota, miłość. Uważaj na oszustwa, puste słowa, panno. W finansach będziesz wynagrodzony za solidną, cierpliwą pracę. W zdrowiu okres transformacji, ale może być jakiś zabieg, bo karta śmierci akurat w tarocie mówi o operacji, o powrocie do zdrowia też, o ozdrowieniu, ale tak jak tam było pokazane, uważaj na serduszko i uważaj, panno, na bezsenność. Akurat wczoraj mój taki dobry przyjaciel mówił, też panna, że cierpi na bezsenność już od kilku miesięcy, a więc tu trzeba o to zadbać. Idziemy dalej, kochani. Panna, wodnik, miłość dla wodnika, finanse dla wodnika, no i zdrowie, zobaczmy, dla wodników. Nie wodnik miała być waga, ale wodnika, pomyślałam o wodniku. W miłości będzie wybór między zauroczeniem, zakochaniem, a czymś stabilnym, albo wybór między dwoma opcjami, między być z kimś, a nie być. W finansach, no w finansach ktoś może oszukać cię, wodniku, na duże pieniądze, uważaj na to. No i w zdrowiu, kochani, w zdrowiu odpocznij, zwolnij, wodniku, bo to mi karty pokazują na miłość. tu trzeba będzie dokonać jakiejś decyzji w finansach, uważaj na oszustwo. Jeżeli uda Ci się uniknąć tego oszustwa, może z tego tutaj możesz zarobić jakieś dobre pieniądze w zdrowiu, sprawy męskie, sprawy kobiece, ale też zwolnij, odpocznij. Takie rzeczy mi się pokazują. Wodniczki, no jakoś przeskoczyłam tutaj do Was przez pół znaków zodiaku i waga moja, która tutaj mi się, myślałam na początku o wadze, potem przeskoczyłam na wodniki, no i wracamy do wagi. Waga, miłość, waga, finanse i waga, zdrowie. Zobaczmy. Waga, zdrowie, miłość, namiętność uwagi mi się kładzie, namiętne rozmowy, pisanie z kimś. W finansach stabilizacja, przejście do nowego etapu, może coś nowego, tutaj ryzyko, które przyniesie dobre rezultaty, a w zdrowiu jakiś zabieg. I uważajcie wagi, możecie zachorować. Możecie nawet tutaj zachorować. Trzeba mądrze postępować w miłości, tutaj jest karta rady, rozmawiać, komunikować się o swoich potrzebach. W finansach dobry okres dla wagi, bardzo dobry. Tutaj jest coś, wróci, co niby nie było, nie wypaliło, nowe możliwości, a w zdrowiu wykorzystywać siły podświadomości, afirmacji, żeby było lepiej. Moi kochani, wagę już mieliśmy. No i mamy tutaj teraz mój znak zodiaku, czyli skorpionki tutaj z tymi żądłami. Czy będą żądliły w tym tygodniu, czy będą grzeczne? Zobaczmy. Miłość dla skorpionów. Miłość na ten tydzień, 6-11, finanse. No i zdrowie, na co ma skorpionek uważać. Zobaczmy, skorpioneczki moje kochane, miłość. Ty rozdajesz kartę, Skorpionie. Zobaczcie, moje drogie Skorpiony, Ty tu masz klucz do kogoś serca. Ty tutaj nawet jest pokazane, komunikujesz się z kimś pisząc, przez internet. Tu może być też jakaś kłótnia. Uważaj, bo możesz się z kimś pokłócić, z ciemnowłosym mężczyzną, bądź ewentualnie, tu mi się pokazuje karta też Twojego wyboru, Twojej decyzji, ale tu jest karta mówiąca o nowych możliwościach miłości i nie zamartwiaj się tak, Skorpionie, o tą miłość, bo tutaj bijesz się z myślami, co zrobić. Ty będziesz wiedziała, tylko posłuchaj swojej intuicji. W finansach przyjrzyj się finansom, jakieś pieniądze przyjdą z czasem, to co wypracujesz teraz przyniesie rezultaty. No i Skorpionku, woda mi się pokazuje zatrzymywana, nerki. Musisz odpocząć, zwolnić, jest karta trumny, odpocznij, zwolnij, nawet się za przeproszeniem połóż i poleż, jeżeli trzeba, żeby się zregenerować. Miłość, rada, finanse i zdrowie. Finansowo zobaczcie, cudowny okres. Jest karta pokazuj się, karta słońce, pokazuj się innym, rozmawiaj z partnerami, z klientami, czy w pracy możesz być zauważony, Skorpionie. W miłości uważaj na puste słowa, na kłamstwa, oszustwa, bo może ktoś Ciebie bajerować, Skorpionie. A w zdrowiu sprawy kobiece, sprawy męskie, te sprawy wszystkie związane z właśnie też zadbaj o to, tak? O te hormony, o te rzeczy. Kochani, no tutaj mamy skorpionki, po skorpionach mamy strzelca i strzelczyka, a więc strzelce wszystkie tutaj do mnie teraz. No ja Wam powiem, że tutaj faktycznie tak się zastanawiam, bo ja też skorpionica jestem, zastanawiam się, co te karty mi tutaj powiedziały na ten tydzień, ale strzelczyki teraz mamy, strzelec, miłość, finanse. No i zdrowie dla strzelczyków. Zobaczmy, na co uważać. Pamiętajcie, nie jestem lekarzem. To jest tylko prognoza z kart Lenormand. Miłości, komunikacja. Tu może być jakieś oczarowanie, potem gdzieś odsunięcie i komunikacja w miłości. W finansach coś nowego miało się zacząć, się skończy. Ktoś Cię oszuka, strzelczyku. A w zdrowiu kręgosłup, odpoczynek, zwolnij, odpoczynek i tutaj no, warto zadbać też o sprawy tak jak kręgosłup, bo tu może pobolewać. Miłość jeszcze raz, finanse, zdrowie. Znowu ten król mieczy, to mogą być bóle, to może być właśnie ten kręgosłup, który mi się tam pokazywał. W pracy możliwość tutaj działania, ale bądź cierpliwy w tym działaniu, a w miłości pokazuje mi się tutaj, znajdź w sobie taką wrażliwość. Ta królowa kielichów mówi o wrażliwości, delikatności, i posłuchaj się intuicji w sprawach miłosnych. Kochani, przechodzimy teraz do koziorożca, te nasze koziołki matołki. Zobaczmy, co one będą miały na ten tydzień 6-11. Koziorożec, miłość, finanse i zdrowie. I zobaczmy, co mi tutaj karty pokażą. Miłość. Och, miłość krzyżowa, czyli ta karmiczna, rozmowy. No może być nieszczęśliwy, zakochany ten koziorożec. Może tu próbować się wyznanie miłości jakieś dać. W finansach uważaj, żeby ktoś Cię nie oszukał, jakaś kobieta. Może Cię oszukać finansowo, obiecać pieniądze i nie dać. Ale w finansach mężczyzna z rodziny da Ci jakieś pieniądze i w zdrowiu sprawy męskie. Sprawy męskie, sprawy kobiece i coś na twarzy, kochanie. Więc tutaj też skóra, twarz, sprawy kobiece, męskie. Zobaczcie, jak dużo się tutaj dzieje. Oczyszczają nam się też wiosna, organizmy się oczyszczają, tak? Koziorożec. Po koziorożcu wodniczkę już mieliśmy i ostatnie rybki, rybeczki mamy tutaj. A więc ryby, miłość dla rybek, rozmowy miłosne i związek karmiczny trudny, dowiesz się o jakichś rzeczach, wyjdą kłamstwa czy jakieś tajemnice na jaw, tutaj ryby. W finansach zwolnienie, spowolnienie i 2 źródła dochodu, będziesz być może zmuszony do dodatkowej pracy. W zdrowiu jelita i tutaj mi się pokazuje problemy z jelitami, problemy z żołądkiem, z żyłami. Mogą być jakieś zatory, uważajcie rybki na to. I jeszcze tutaj 3 karty rady dla rybek. Miłość, finanse, zdrowie. Uwaga na oszustwo w finansach, w zdrowiu. Tak jak mówiłam tutaj, pomoc ze strony rodziny przy tym zdrowiu, wsparcie. A w miłości naucz się cierpliwości, rybko, bo może być tu cięższy okres dla Ciebie. Kochani, dziękuję Wam bardzo za te przesłanka od 6 do 11. Wyjątkowo będą te przesłania u mnie nagrywane co tydzień. Od niedzieli będziecie mieli do niedzieli, czyli od 6 do 11, potem od 11 do 18, 18, 25, 25, 2 maja. Kochani, zapraszam na konsultacje. Jeżeli jesteś na zakręcie życiowym, jeżeli cokolwiek spędza Ci sens powiek, zapraszam doradca duchowy Mila, wróżka Mila. Kochani, zapraszam też na programy Do Nocy Magii TVN, TVN7, gdzie jestem ja, też inni doradcy, ale tam prowadzę też programy dla Was ezoteryczne od wielu, wielu lat. I jeżeli jesteście ze mną tu, zapraszam na inne filmiki, na przykład do obejrzenia filmików właśnie miesięcznego horoskopu na kwiecień, przesłania dla Polski na kwiecień, czy na przykład możecie sobie pooglądać o związkach karmicznych, o bliźniaczych płomieniach. Bardzo mnie cieszy to, że Akademia Ducha udostępniła na swojej głównej stronie też mój filmik tutaj z YouTube'a o właśnie związkach karmicznych. A więc bardzo mnie to cieszy, że kochani gdzieś ta wiedza, nie tylko te przesłania, tygodniówki czy miesięczne przesłania z kart, ale też ta wiedza, którą Wam przekazuję, idzie gdzieś dalej i cieszę się. Ten właśnie mój profil na YouTube będzie i informacyjny, czyli tutaj będę dawała Wam dużo wiedzy, dużo dzielenia się informacjami z życia na różne tematy, ale też będziecie dodatkowo dostawali ode mnie właśnie horoskopy, bo bardzo mnie o to prosicie. Dziękuję Wam, do zobaczenia, subskrybuj ten kanał, poleć znajomym, udostępnij. Niech ten kanał, kochani, rośnie. Ja Wam daję ogrom mojej energii I proszę Was, przynajmniej Wy też dajcie coś od siebie, udostępnijcie, polubcie, subskrybujcie ten kanał i zapraszam na kolejne nagrania Doradca Duchowy Mila, a jeżeli chcesz skontaktować się ze mną, w opisie informacji masz tam dane milenagolda@hotmail.com czy pod numerem telefonu 608 098 388. Do zobaczenia.